Bardzo serdecznie Państwa witam w skwerze, który nami opiekuje się i daje nam ten lokal od chyba 3 albo 4 lat. Kawiarnia naukowa organizowana jest przez Festiwal Nauki i przez Uniwersytet Warszawski, popierana przez gazetę Metro, telewizję Czwartą. No i wobec tego cieszę się, że Państwa tyle przyszło i zapraszam na spotkanie z panią profesor Całkiewicz z Instytutu Leona Koźmińskiego, z Akademii Leona Koźmińskiego. Myśmy panią usłyszały obie w radio i wiedziałyśmy, że koniecznie musimy panią tu zaprosić. No i to się dzisiaj stało. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że tak wiele osób jest zainteresowanych tym, co mnie przez długi czas w życiu bardzo fascynowało, a mianowicie w szczególności problematyką sposobu działania, ale w ogólności problematyką zabójstw. To problematyka, która przyszła mi do głowy wtedy, kiedy z moim mistrzem, z moim mentorem, profesorem Tomaszewskim zastanawialiśmy się, co mogłoby być przedmiotem mojej rozprawy habilitacyjnej. No i po wielu wersjach, które gdzieś tam wylądowały w koszu niestety, dlaczego nie sposób działania sprawców zabójstw, skoro wiadomo, że jest to bardzo istotne pojęcie w kryminalistyce, którą ja się zawsze zajmowałam i którą zawsze się chciałam zajmować. Przede wszystkim, uprzedzając to, co za chwilę pokażę i to, co za chwilę powiem, sposób działania sprawców zabójstw ma w praktyce bardzo duże znaczenie i to jest znaczenie wykrywcze. Na podstawie wiedzy o sposobie działania sprawcy możemy do pewnego stopnia przypuszczać, kim ten sprawca jest i to pomaga przede wszystkim w prowadzeniu śledztw dotyczących zabójstw. Ale właśnie wtedy, kiedy zastanawiałam się nad tym tematem, to sięgnęłam do statystyk dotyczących zabójstw w Polsce. I okazało się, że tych zabójstw nie ma wcale wiele i w dodatku jest to liczba z zasady malejąca. Dane ostatnie za 2013 rok są niższe, wskazują na to, że tych zabójstw było jeszcze mniej niż w roku 2012, który już był rokiem, w którym mieliśmy mniej niż 600 zabójstw rocznie, czyli to jest mniej niż 2 zabójstwa rocznie. Co więcej, tak, przepraszam, miesięcznie oczywiście. Co więcej, wykrywalność sprawców zabójstw jest bardzo wysoka. Gdybyśmy taką wykrywalność mieli w przypadku sprawców chociażby kradzieży czy rozbojów, to moglibyśmy powiedzieć, że chyba jesteśmy krajem o najlepszej pracy policji na świecie. Wykrywalność w tych przypadkach, może nie od początku, nie od roku 2000, nie od początku tego okresu, który Państwu pokazuję, ale przede wszystkim w ostatnich latach, powiedzmy od roku 2004, to jest wykrywalność bardzo satysfakcjonująca. Wykrywalność na poziomie 90% i więcej. No i wtedy się zaczęłam zastanawiać, czy w ogóle warto zajmować się taką instytucją, takim pojęciem, które ma znaczenie wykrywcze, a tak naprawdę problemu właściwie nie ma, bo wykrywalność jest bardzo, bardzo wysoka, a zabójstw nie ma też bardzo dużo. Ale, jak zawsze jest jakieś ale, te statystyki, które pokazałam wcześniej, statystyki dotyczące liczby zabójstw, to są statystyki dotyczące tej właśnie kwalifikacji prawnej czynu. Nasz ustawodawca natomiast przewidział inne sytuacje, w których następuje śmierć człowieka, ale możliwość ustalenia, że to jest zabójstwo, to jest jedna z możliwości, którą mają organy prowadzące postępowanie, czy to na etapie śledztwa, czy później przed sądem. Dlatego, że na przykład przestępstwem jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, który kończy się śmiercią. Przestępstwem jest nieumyślne spowodowanie śmierci. Przestępstwem jest dzieciobójstwo, o którym dzisiaj bardzo dużo się mówi. I to są wszystko takie przestępstwa, które kończą się śmiercią człowieka,
ale niekoniecznie są kwalifikowane z artykułu 148 kodeksu karnego, czyli tego, który mówi o zabójstwie. Co więcej, ta wykrywalność jest taka wysoka, ale jeżeli zna się praktykę, to okazuje się, że ona jest taka bardzo, bardzo wysoka wtedy, kiedy do zabójstwa dochodzi wśród osób znanych sobie nawzajem. Natomiast wtedy, kiedy zabójstwa dokonuje osoba obca, policja czasami ma gigantyczne problemy w ustaleniu, kto był sprawcą. Czyli zakładając, że większość zabójstw, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, to są zabójstwa, które dokonują się między członkami rodziny, między znajomymi, przyjaciółmi, i nie mamy problemu wówczas z ustaleniem, kto jest sprawcą, ale już wtedy, kiedy motyw jest trudno uchwytny, kiedy sprawca nie jest znany na początku i nie jest to osoba bliska w jakikolwiek sposób zmarłemu, to te problemy się zaczynają. W związku z tym ten sposób działania sprawców nie jest jakąś figurą wyłącznie teoretyczną i nieprzydatną, tylko może mieć w praktyce bardzo duże znaczenie. Mówimy o sposobie działania sprawców, natomiast w kryminalistyce powszechnie używa się określenia modus operandi, łacińskiego określenia sposobu działania. Nawet prawnicy w aktach oskarżenia, prokuratorzy czy sędziowie w uzasadnieniach wyroków odnoszą się do tego pojęcia, więc proszę pozwolić mi też w trakcie używać także pojęcia modus operandi. To jest bardzo stare pojęcie w kryminalistyce, właściwie tak stare jak kryminalistyka sama. Pierwsze pojęcie, które się pojawia w literaturze, to jest pojęcie modus furandi, sposób działania złodziei. I na początku kryminalistycy zajmowali się tym przestępstwem. Potem okazało się, że ta wiedza, którą gromadzi się o sposobie działania złodziei, to może być wiedza, która jest też wykorzystywana w stosunku do sprawców innych przestępstw. Czym jest modus operandi? Mówiąc najprościej, jest to oczywiście sposób działania sprawcy, który rozpatrujemy nie tylko, jakby się wydawało, wtedy, kiedy jest dokonywane przestępstwo, wtedy, kiedy ktoś zabija, ale rozumiemy je bardzo szeroko, także jako etap poprzedzający dokonanie, na przykład przygotowanie do przestępstwa, a także zachowania następujące bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa i mające z tym przestępstwem ścisły związek. Czyli na przykład postępowanie ze zwłokami. Czasami przy ocenie modus operandi, przy typowaniu sprawcy na podstawie modus operandi, to właśnie ten ostatni etap ma największe znaczenie. O tym jeszcze powiem. Dlaczego modus operandi jest taki istotny? Dlatego, że przyjmuje się, że każdy człowiek zachowuje się inaczej i sposób działania, szczególnie wtedy, kiedy sprawca powtarza swoje zachowania, powtarza przestępstwa, jest dla tego sprawcy charakterystyczny. Czyli po pierwsze on właśnie trzyma się tego modus operandi, czyli będzie je powtarzał, a po drugie przyjmuje się, że w szczegółach inny sprawca takiego modus operandi właściwie nie jest w stanie powtórzyć. Nawet jeżeli ma wiedzę na ten temat. Też do tego jeszcze wrócę. O tym, że jest to zachowanie dotyczące wszystkich zachowań, już powiedziałam. Modus operandi, wbrew także sprawców zabójstw, także w przypadku tego przestępstwa, wbrew pozorom to nie jest tylko działanie. Wydaje się teoretycznie, że trudno kogoś zabić nie robiąc nic, a jednak i takie sytuacje się zdarzają. Bo na przykład jakiś czas temu opisywana była sprawa, kiedy rodzina pozbawiła życia starszego mężczyznę, który był głową rodu, dziadkiem, poprzez niekarmienie go, czyli zachowanie będące zaniechaniem, a nie działaniem. Na sposób działania sprawcy wpływa bardzo wiele czynników i ten sposób działania kształtuje. To mogą być zarówno czynniki wewnętrzne, czyli związane z tym, jaki ten sprawca jest, i one będą najbardziej istotne z punktu widzenia
moich dalszych rozważań, więc o nich troszeczkę więcej powiem, ale mogą to być czynniki zewnętrzne, kształtowane różnego rodzaju okolicznościami, w których się ten sprawca konkretny znajduje. Oczywiście sposób działania sprawcy jest kształtowany przez jego osobowość. Tak jak w naszym każdym zachowaniu odbijają się cechy naszej osobowości, to jacy jesteśmy, tak samo zasada ta dotyczy czynów przestępnych. Jeżeli ktoś jest z zasady agresywny i gwałtowny, to prawdopodobnie przy tym akcie przestępnym te cechy jego też będą widoczne. Motyw. Motyw bardzo często kształtuje to, jak zabójstwo jest dokonane. Nie wspomniałam o przestępstwie zabójstwa, które jest przestępstwem uprzywilejowanym, co oznacza, że ustawodawca przewidział łagodniejszą karę w tym przypadku. Takim przestępstwie jak eutanazja, czyli pozbawienie kogoś życia z litości dla tej osoby i dlatego, że ta osoba o śmierć prosi. Trudno sobie wyobrazić, że sprawca, który takiego zabójstwa, można powiedzieć, z miłosierdzia dokonuje, działa w sposób jakiś szczególnie brutalny, agresywny, stara się sprawić śmierć, stara się sprawić ból swojej ofierze. Z kolei bardzo często zabójstwa, które są zabójstwami przemyślanymi, które są zabójstwami z zemsty, to są także zabójstwa na tle seksualnym chociażby, to są zabójstwa, przy których sprawca przedłuża agonię ofiary, stara się przysporzyć jej jak najwięcej cierpień. Na sposób działania sprawcy niewątpliwie wpływa jego wiedza i jego wykształcenie. Nie zawsze zresztą wykształcenie równa się wiedzy, ale zdarza się, szczególnie w tych najtrudniejszych przypadkach, w przypadkach zabójstw, gdzie policja ma duże kłopoty z ustaleniem, kto jest sprawcą, że sprawca wcześniej przygotowuje się do popełnienia zabójstwa w ten sposób, że no właśnie stara się zdobyć jak najwięcej informacji. Po pierwsze o tym, jak kogoś pozbawić życia, a po drugie o tym, jak działa policja. Po to, żeby chociażby zmusić organy prowadzące oględziny na miejscu do tego, żeby od razu nastawiły się na to, że to wcale nie było zabójstwo, zdarzenie miało charakter nieprzestępny, albo że motyw był zupełnie inny. Ja postaram się w trakcie ilustrować, tak często jak to będzie możliwe, jak to będzie potrzebne, moje wywody przykładami. Sprawa akurat nie polska, tylko sprawa amerykańska, kiedy sprawca, były mąż ofiary, wiedział, że będzie pierwszą osobą podejrzaną o dokonanie zabójstwa. I żeby zmylić śledczych, postanowił pozorować motyw seksualny. Zrobił to dosyć udatnie, także początkowo postępowanie było prowadzone zupełnie w innym kierunku. Szukano sprawcy, który byłby motywowany chęcią osiągnięcia satysfakcji seksualnej, podczas gdy motyw, który przyświecał prawdziwemu zabójcy, był zupełnie inny. Chodziło o jakieś rozliczenia finansowe między byłymi małżonkami. Ale sprawa polska, także opisywana w prasie, w pitawalach już nawet, kiedy zabójstwa dokonał młody mężczyzna, wcale niekoniecznie dobrze wykształcony, próbował studiować na kilku uczelniach z raczej zmiernymi efektami, natomiast nie studiował prawa, nie studiował żadnych nauk związanych z kryminalistyką. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli w jego mieszkaniu bardzo niewiele książek, ale między innymi książkę, która była podręcznikiem do kryminalistyki. Prawdopodobnie, nawet już mogę powiedzieć nieprawdopodobnie, bo wyrok w tej sprawie został wydany, jest to wyrok prawomocny, był to mężczyzna, który od dawna planował zabójstwo swojej partnerki i ukrył ciało, wiedząc, jak pracuje policja i co bierze się pod uwagę, ukrył ciało swojej ofiary tak zręcznie, że do dzisiaj tych zwłok nie odnaleziono. Co nie znaczy, że policja nie mogła skierować aktu oskarżenia w tej sprawie, a sąd wydać wyroku skazującego. W polskim prawie jest to możliwe. Czasami na sposób działania sprawcy wpływają jego przekonania, jego zasady, czasami stereotypy, czasami
jakieś wręcz zabobonne sposoby myślenia. To jest coraz rzadsze, ale wciąż spotyka się w praktyce tego rodzaju sytuacje. Taką zasadą może być to, że na przykład sprawca nie jest w stanie zabić kobiety albo nie jest w stanie zabić dziecka. Ale zdarzają się też takie sytuacje, kiedy do zabójstwa dochodzi, tylko sprawca w jakiś określony sposób w trakcie czy po dokonaniu czynu przestępnego się zachowuje. I na przykład jednym z takich przesądów, które czasami motywują sprawcę do jakiegoś działania, jest zamykanie oczu swojej ofierze czy zakrywanie twarzy ofierze, dlatego że istnieje przekonanie, że jeżeli oczy ofiary są otwarte po dokonaniu przestępstwa, to odbija się w nich wizerunek sprawcy, choćby w sposób symboliczny, nie rzeczywisty, co oznacza, że policja będzie w stanie taką osobę, która była sprawcą, szybko ustalić. To zresztą dotyczy, takie zabobonne przekonania dotyczą nie tylko sprawców zabójstw, bo jeżeli przyjrzymy się na przykład temu, co do dzisiaj zdarza się czasami w przypadku takich przestępstw jak kradzież z włamaniem, to możemy zauważyć, że na miejscu, na którym dokonano kradzieży z włamaniem, bardzo często sprawca zostawia kał. I często na środku pomieszczenia, które zostało obrabowane. Bardzo często osoba, która jest pokrzywdzona tym przestępstwem, czuje to jako dodatkową dolegliwość, jako taką chęć zbrukania jej mieszkania, nie tylko przez to, że ono zostało okradzione, ale także przez to, że zostało no, jakoś tam zhańbione. Otóż bardzo wielu włamywaczy twierdzi, że jest to sposób na to, żeby uniknąć pogoni. Bo jeżeli, dopóki kał jest ciepły, policja nie rozpocznie pościgu. Oczywiście, oczywiście przesąd. A fizyczne predyspozycje sprawcy zawsze kształtują sposób jego działania. To, czy ktoś jest w stanie na przykład przenieść zwłoki, czy ktoś jest w stanie zaatakować w sposób jawny, ofiarę, czy musi uciekać się chociażby do podstępu, do podania jakichś leków, które spowodują śmierć ofiary. Zawsze fizyczne możliwości wpływają na to, jak ofiara jest pozbawiana życia. Oczywiście ja pokazuję tylko przykłady. Nie mamy czasu na to, żeby opowiedzieć o wszystkich czynnikach i już czas na to, żeby powiedzieć o czynnikach zewnętrznych. To, jak sprawca zabija, bardzo często jest uwarunkowane tym, jak zachowuje się ofiara. Jeżeli ofiara bardzo aktywnie się broni, próbuje przełamać opór, czasami sposób działania jest inny, niż sprawca sobie założył. Bardzo często jest też tak, że inne osoby wpływają na zachowanie sprawcy, czyli na przykład nagłe pojawienie się świadka w sytuacji, w której sprawca zakładał, że ten świadek, czy żaden świadek, żadna postronna osoba nie znajdzie się w pobliżu. Oprócz tego, no na przykład warunki atmosferyczne czasami kształtują zachowanie się zabójcy. Nawet znowu przychodzi mi do głowy przykład, kiedy sprawca zakładał, że dokona zabójstwa przy użyciu broni palnej, to był zabójca na zlecenie, przyjął takie zlecenie, uniemożliwiła mu to mgła, a założeniem jego było to, żeby nigdy nie dać się złapać, zatem nie zdecydował się na to, żeby podejść bliżej i nawiązać osobisty kontakt z ofiarą. Topografia terenu oczywiście także wpływa na zachowanie się sprawcy, chociażby na to, jak postępuje ze zwłokami. Czasami sprawca decyduje się na to, żeby zwłoki przewieźć do innego miejsca, dlatego że nie chce, żeby one zostały znalezione zbyt szybko, ze względu na to, że na tym terenie, na którym działał, ukrycie zwłok byłoby bardzo trudne czy niemożliwe. Żeby przygotować tę moją pracę, zbadałam wiele spraw karnych i chciałam pokazać Państwu, jak w Polsce działają zabójcy.
Zdecydowana większość nie przygotowuje się w ogóle do popełnienia przestępstwa. Zabójstwa, nie tylko w Polsce, tak jest zresztą na świecie, to są zabójstwa sytuacyjne, wywołane konfliktem, bardzo często bardzo błahym. Chyba najbardziej błahy powód, który wywołał katastrofę w postaci pozbawienia życia drugiego człowieka, było, i który jest mi znany, to był powód taki, że panowie spożywali razem alkohol, bo to bardzo często jest czynnik wyzwalający agresję. I jednemu z nich niezbyt przyjemnie pachniały stopy, czego drugi nie mógł znieść i po prostu zaatakował. Równie błahy powód, jakby się wydawało, to taki, kiedy panowie, znowu spożywając alkohol, okazja była przednia ku temu, ponieważ jeden z nich właśnie opuścił zakład karny. Rozmawiali o tym, jak to w zakładzie karnym jest, bo każdy z nich miał dosyć duże doświadczenie w tym względzie. Jeden z nich twierdził, że w zakładzie karnym nie jest tak źle, co tak rozjuszyło drugiego, że sięgnął po nóż, który leżał na stole i wbił koledze w klatkę piersiową. Niestety już nic nie dało się zrobić. Jeżeli przygotowuje się sprawca do popełnienia zabójstwa w Polsce, to najczęściej szuka sobie narzędzia, czasami dogaduje się z inną osobą, na przykład, że ta osoba pomoże w jakiś sposób, czy że da alibi, czasami sporządza plan i czasami próbuje poznać zwyczaje swojej ofiary. Jeżeli do takiego przygotowania dochodzi, to na ogół bardzo krótko przed dokonaniem przestępstwa, no i o tym już powiedziałam, nie tylko w Polsce, tak jest też na całym świecie, większość sprawców i większość ofiar w chwili dokonywania zabójstwa znajduje się pod wpływem alkoholu. Najczęściej pokrzywdzony to znajomy, to może być członek rodziny, bardzo rzadko są to osoby obce i tak jak powiedziałam, te sprawy najtrudniejsze są z punktu widzenia ustalenia, kto jest sprawcą zabójstwa. Raczej trudno mówić o wyborze miejsca, w którym dokonuje sprawca zabójstwa. Najczęściej jest to pełna przypadkowość, to znaczy skoro już mówiliśmy o tym, że to, co wywołuje agresję, to jest bardzo często błahy czynnik sytuacyjny, no to także nikt nie myśli o tym, gdzie tego zabójstwa dokonać. Jest to tu i teraz. Zazwyczaj też zwłoki nie są przemieszczane. Zwłoki pozostawia się w tym miejscu, w którym dokonano zabójstwa. Bardzo rzadkie są przypadki próby przemieszczania zwłok i bardzo różne motywy, jeżeli już do tego dochodzi. Zazwyczaj sprawca działa sam i w większości przypadków używa narzędzia, ale w 25% przypadków tych spraw, które ja przebadałam, wystarczyła siła własnego ciała, żeby pozbawić kogoś życia. Jeżeli już szukamy narzędzia, to najczęściej jest to w Polsce nóż. Ale widzą Państwo, że także inne przypadki użycia narzędzi w praktyce się zdarzają, przy czym siekiera czy broń palna to takie dosyć klasyczne narzędzia, ale zdarzało się, że udało się kogoś pozbawić życia przy użyciu chociażby widelca czy nogi od stołu. Generalnie sięga się po to, co jest pod ręką i co może pozbawić kogoś życia. Skoro tak, to konsekwencją jest to, że najczęściej zadaje się rany kłute, cięte, skoro narzędzia ostre są wykorzystywane. Czasami rany tłuczone i zdarza się, że w trakcie czynu sprawca, któremu się wydawało, że wybrał sobie taki sposób, który jest świetny, idealny i bardzo szybko nastąpi pozbawienie życia ofiary, na przykład, musi go w trakcie czynu zmienić. Bardzo znana sprawa, znana z literatury mnie osobiście, też sprawa amerykańska, kiedy młodzi mężczyźni postanowili zabić ofiarę. Zależało im na tym, żeby śmierć nastąpiła jak najszybciej i żeby było cicho, żeby nie musieli używać takich narzędzi, które spowodują nadmierny hałas. Obejrzeli film
Siła Magnum, pewnie większość z Państwa ten film zna, i film, w którym jest scena, w której mężczyzna zmusza prostytutkę do wypicia żrącego płynu i ona właściwie natychmiast umiera. Tam okazało się, że nie dość, że ofiara nie chce pić płynu, który sprawcy przygotowali, to jeszcze w dodatku po wypiciu, kiedy już udało się ją zmusić do tego, bardzo długo nie umierała. Sprawcy zdecydowali się wówczas na użycie broni palnej. Nawiasem mówiąc, biegły, który potem dokonywał sekcji zwłok, stwierdził, że obrażenia, które zostały zadane w ten sposób, były tak poważne, że ofiara i tak nie przeżyłaby. Nie musieli już sprawcy sięgać po inne metody. Proszę zobaczyć, co jest charakterystyczne. Bardzo często sprawca po czynie próbuje ofierze pomóc. W wielu przypadkach sam zgłasza się na policję. W żadnej ze spraw, którą badałam, sprawcy nie dokonywali po czynie czynności seksualnych z ofiarą. Ale jeżeli Państwo przypomną sobie też całkiem niedawno w Warszawie mającą miejsce sprawę zabójstwa prostytutki na warszawskiej Woli przez młodego bardzo mężczyznę, który po dokonaniu zabójstwa ćwiartował zwłoki ofiary i w trakcie tej czynności został ujęty przez policję, tam w tej sprawie sąd orzekający w pierwszej instancji uznał, że było to motywowane sadyzmem seksualnym. Ustalanie modus operandi, aby było skuteczne, musi się opierać na kilku zasadach. Jeżeli nie ustalimy sposobu działania sprawcy szybko, bezpośrednio po zdarzeniu, być może pewnych elementów nie ustalimy już nigdy. Więc zasada szybkości jest jedną z naczelnych zasad w tym przypadku. Staramy się tak ustalić sposób działania sprawcy, żeby korzystać z informacji pochodzących z wielu najlepiej niezależnych od siebie źródeł. To mogą być wyjaśnienia oskarżonego wtedy, kiedy już go ujęliśmy, ale zanim go jesteśmy w stanie ująć, to mogą być przesłuchania świadków, ale to jest bardzo często czynność, którą są oględziny miejsca i oględziny zwłok. Na podstawie chociażby ran, które ofierze zostały zadane, jesteśmy w stanie ustalić, co sprawca robił, jak się zachowywał. Zasada kompleksowości, która mówi o tym, że powinniśmy ustalić sposób działania sprawcy w jak najbardziej szerokim okresie, no i stałego weryfikowania wiedzy, to znaczy błędem bardzo poważnym policji jest ustalenie na początku, jaki był sposób działania sprawcy, a potem mimo tego, że można by było ustalić jakieś nowe szczegóły, czy może zmodyfikować ustalenia dotychczasowe, policja tego nie robi. Zasada logicznego myślenia to jest zasada oczywista w tym przypadku. Chociażby w czasie oględzin, miejsca w czasie oględzin zwłok, my obserwujemy ślady. To proces myślowy, który na podstawie naszych obserwacji następuje, doprowadza nas do ustalenia, jak sprawca działa. No i ostatnia zasada, ale nie najmniej ważna, oczywiście zgodnego z prawem i etycznego działania, bo w niektórych przypadkach zdarza się i zdarzało się, że policja próbuje uzyskać informacje także o sposobie działania sprawcy drogą nie do końca etyczną, na przykład nie informując świadka o tym, że ma on prawo niczego nie mówić. Bardzo istotny błąd, który ja obserwowałam wielokrotnie w czasie mojej pracy w prokuraturze, to błąd polegający na niewystarczającym dokumentowaniu różnego rodzaju czynności. Dotyczy to także sposobu działania sprawcy. Bardzo często w czasie przesłuchania widziałam sytuacje, w których policja ignoruje informacje pochodzące od świadka, czasami od samego podejrzanego i dotyczące tego, jak on się zachowywał. Wystarczało przyznanie się. Jeżeli się przyznaje, to po co mam pisać, jak on zabijał? Z wielu powodów. Chociażby po to, żeby ustalić motyw i chociażby po to, żeby
stwierdzić później, że wycofanie się z tego, co sprawca powiedział, bardzo często w emocjach, bezpośrednio po zdarzeniu, jest niewiarygodne. To jest klasyczna sytuacja, w której bezpośrednio po zdarzeniu sprawca się przyznaje, składa wyjaśnienia, opowiada o tym, jak było, ale później, szczególnie wtedy, kiedy jest stosowane tymczasowe aresztowanie, sprawca próbuje zrobić wszystko, żeby przekonać sąd o tym, że to przyznanie się jego było niewiarygodne. O tym, skąd wiemy, jak się sprawca zachowywał, już trochę wspominałam, więc tutaj bardzo krótko. Oczywiście najlepszym źródłem informacji jest sam oskarżony. Tylko pytanie, czy już go żeśmy ustalili, i pytanie, czy on zechce nam cokolwiek powiedzieć. W polskim prawie oskarżony ma prawo odmówić składania wyjaśnień bez podania przyczyny i nie można go zmusić do tego, żeby cokolwiek powiedział. Oczywiście to są świadkowie, o których też już mówiłam, oględziny, miejsca i zwłok. Czasami to są opinie biegłych, którzy na podstawie chociażby śladów krwawych, które znajdują się w pomieszczeniu, rekonstruują przebieg zdarzenia. I to też chodzi mi po głowie bardzo ciekawa sprawa dotycząca zabójstwa, gdzie gdyby nie to, że bardzo dobrze zostały zabezpieczone ślady krwawe, prawdopodobnie kwalifikacja prawna nie obejmowałaby tego przestępstwa. Mężczyzna, który próbował przekonać sąd, że zabił swoją żonę na skutek jej próśb o śmierć. Sytuacja była taka, że ona rzeczywiście mogła o śmierć prosić. Natomiast zabezpieczono na ścianie bardzo liczne rozbryzgi krwawe. Biegły na podstawie usytuowania tych plam krwawych, na podstawie analizy, które części jej ciała zostały skaleczone, uszkodzone, stwierdził, że tego rodzaju ślady świadczą o tym, że ona bardzo aktywnie walczyła. Czyli wersja oskarżonego została w ten sposób podważona. No i kwintesencja tego, do czego modus operandi jest potrzebny, czyli trzy takie najważniejsze czynności, przy których bardzo jest nam potrzebna w toku postępowań przygotowawczych, ale i w toku postępowań przed sądem wiedza o sposobie działania sprawcy. Po pierwsze, wersje kryminalistyczne. Wersje kryminalistyczne to są hipotezy, które zawsze w tego rodzaju sprawach, gdzie mamy do czynienia ze śmiercią człowieka i jest podejrzenie, że nie była to śmierć naturalna, tworzy policja bezpośrednio po tym, jak wykonuje pierwsze czynności. Na ogół tą pierwszą czynnością są oględziny miejsca, oględziny zwłok. Czego te wersje dotyczą? Proszę Państwa, bardzo często bywa tak, że w momencie, kiedy przyjeżdża się na miejsce zdarzenia i widzi się zwłoki, nie jesteśmy w stanie ustalić, jaka była przyczyna śmierci. A już w szczególności nie jesteśmy w stanie ustalić, czy to była śmierć naturalna, czy była to śmierć gwałtowna, czyli mamy do czynienia z przestępstwem. Więc pierwszą rzeczą, którą policja bardzo często ustala, to to, czy w ogóle mamy do czynienia z przestępstwem, czy ze śmiercią naturalną. Jeżeli śmierć naturalna miała miejsce, to oczywiście dalej czynności się nie prowadzi. Natomiast jeżeli wersja bardziej prawdopodobna, czy kilka wersji bardziej prawdopodobnych, to są takie wersje, które dotyczą jednak zaistnienia przestępstwa, wówczas trzeba się zastanowić, oczywiście, kto był sprawcą tego przestępstwa, ale także, no właśnie, w związku z tym, o czym mówiłam na początku, z możliwością wielorakiego zakwalifikowania sytuacji, w której spowodował sprawca śmierć człowieka, to trzeba się zastanowić, jaka jest właściwa kwalifikacja prawna. Czy jest to zabójstwo, czy może nieumyślne spowodowanie śmierci chociażby. Do tego wiedza o sposobie działania sprawcy jest bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. Bo jeżeli chociażby wiemy, że do śmierci człowieka doszło na skutek zaciśnięcia na jego szyi pętli i ta pętla była zaciskana siłą własnych rąk, to oczywiście można sobie wyobrazić, że to jest sposób popełnienia samobójstwa. Ale wiedza medyczno-sądowa wskazuje na to, że zabójstwo dokonane w ten sposób to jest
historia absolutnie nieprawdopodobna, niemal absolutnie nieprawdopodobna. Dlatego, że oczywiście po zaciśnięciu pętli na szyi dochodzi do zamknięcia naczyń krwionośnych i bardzo szybko do utraty przytomności. Ale w momencie, kiedy ucisk zwalniamy, dlatego że straciliśmy przytomność, krążenie wraca w zdecydowanej większości przypadków i człowiek odzyskuje świadomość. Więc rekonstrukcja sposobu działania sprawcy, ustalenie, że taka była przyczyna zgonu, że tak sprawca działał, pomaga śledczym ustalić, jaki był charakter zdarzenia. Jeżeli znamy modus operandi, to możemy ustalić, o tym też jeszcze za chwilę powiem, kto był sprawcą. Często ustalamy, jaki był motyw, który sprawcy przyświecał. No i właśnie to, co często bagatelizujemy u nas w Polsce, a mianowicie, czy mamy do czynienia z zabójcą seryjnym, takim, który zdecyduje się zabić ponownie. Jeżeli natomiast chcemy ustalić, jaki był przebieg, jaki był sposób działania sprawcy, to zastanawiamy się oczywiście nad tym, co się wydarzyło po kolei, ale także ile osób dokonało przestępstwa i czy używali narzędzi, jeśli tak, to jakich, czy sprawca się przygotowywał. No i zastanawiamy się też, czy zwłoki były przemieszczane. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych sytuacjach sprawca próbuje, no znowu, oszukać policję, przemieszcza zwłoki i robi wszystko, żeby miejsce, w którym zwłoki znaleziono, wyglądało jak miejsce, w którym do przestępstwa doszło. Tymczasem to miejsce przestępstwa jest zupełnie inne. Jeżeli uda mu się to, to szansa na znalezienie jego śladów jest oczywiście w tym miejscu zdecydowanie niższa. Druga sytuacja, w której wiedza o sposobie działania sprawcy jest bardzo potrzebna, no to właśnie typowanie sprawcy. Ta wartość wykrywcza modus operandi, o której mówiłam od początku, bardzo często wykorzystywana jest przy profilowaniu psychologicznym. Najprościej mówiąc, tworzenie profilu psychologicznego to ustalanie na podstawie informacji, przede wszystkim z miejsca zdarzenia, ale nie tylko tych, także informacji o osobie ofiary, osobie sprawcy. Ustalanie, kto dokonał przestępstwa w taki właśnie sposób. To jest definicja polskiego psychologa, który zajmuje się profilowaniem psychologicznym. To jest najprostsza definicja, ale bardzo wyrazista. W literaturze amerykańskiej jeden z najbardziej znanych profilerów, Ronald Holmes, powiedział, że zawsze ślady pozostawione na miejscu zdarzenia są odzwierciedleniem osobowości sprawcy. Zatem jeżeli będziemy umieli te ślady zabezpieczyć i odpowiednio zinterpretować, to coś o tym sprawcy będziemy mogli się dowiedzieć. Powiedziałam już o tym właśnie, że przy tworzeniu profilu bierze się pod uwagę różne informacje, dane o ofierze, ale przede wszystkim informacje o tym, jak wyglądało miejsce zdarzenia, jak wyglądało to miejsce, w którym zwłoki znaleziono. Co się dzisiaj robi? Ano dzisiaj robi się bardzo niewiele. I w praktyce ten profil psychologiczny, który jest bardzo istotny przy wykrywaniu sprawcy nieustalonego, jest traktowany jako ostatnia deska ratunku. Trochę policjanci i prokuratorzy traktują to jako czarną magię, niemal jak jasnowidzenie i chyba nie do końca słusznie, dlatego że taki profil w praktyce nie ma znaczenia dowodowego, nie jest przedstawiany zazwyczaj jako dowód przed sądem, ale pewne informacje o sprawcy na podstawie takiego profilu możemy uzyskać już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli natomiast pewne czynności nie zostaną przeprowadzone, to oczywiście taki profil jest profilem niemożliwym do wykonania albo po prostu niewiarygodnym. Biegły psycholog, który zajmuje się profilowaniem, zawsze chce obejrzeć akta sprawy, zapoznać się z aktami sprawy. A to, co w tych aktach sprawy jest dla niego bardzo cenne, być może najcenniejsze w większości spraw, to zdjęcia z miejsca zdarzenia. Jeżeli będą Państwo kiedykolwiek mogli zobaczyć, jak w Polsce robi się dokumentację związaną z oględzinami miejsca, nawet w takich przypadkach poważnych, jak pozbawienie kogoś życia, to niestety
pozostawia to bardzo wiele do życzenia. To są bardzo często zupełnie przypadkowo wykonane fotografie, które nie mówią nic o tym, jak sprawca mógł się zachowywać, czy co w ogóle się wydarzyło. Tymczasem chociażby Komenda Stołeczna Policji dysponuje takim urządzeniem jak skaner 3D. To jest takie urządzenie, które także w archeologii bywa wykorzystywane i nie tylko tam zresztą. Urządzenie, które pozwala na zarejestrowanie całego jakiegoś pomieszczenia, wyglądu tego pomieszczenia czy miejsca w ten sposób, że można później, po choćby wielu latach, obejrzeć to miejsce w trójwymiarowym obrazie, właściwie ustawiając punkt w dowolnym miejscu. Dlaczego to urządzenie jest tak rzadko wykorzystywane? Ano dlatego, że zdarzyło się już w konkretnej sprawie, nie jednej zresztą, że sąd, zapoznając się później z takim materiałem, pyta policjantów, dlaczego nie zabezpieczono tego, dlaczego nie zabezpieczono tego. Przecież te ślady są tutaj wyraźnie widoczne, trzeba je było zabezpieczyć. I policjanci wolą zrobić kilka zdjęć, przy których niewiele widać. To, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o profilowanie psychologiczne, to pewne, bardzo charakterystyczne zachowania sprawcy, które nie zawsze, nie w każdym przypadku występują, ale jeżeli występują, to ładunek informacji jest ogromny. Ja powiem o niektórych. Na przykład, no właśnie, podpis sprawcy. Tym podpisem bardzo często jest zabranie jakiejś rzeczy, którą miała ofiara. Mówimy o suwenirach, mówimy o trofeach. To może być informacja o tym, że ofierze zabrano drobiazg, rzecz absolutnie bez wartości, na przykład lusterko, szminkę, chusteczkę do nosa. Natomiast bywają i takie sytuacje, kiedy trofeum to jest coś bardzo silnie związanego z ofiarą, chociażby fragment jej ciała. Jeżeli takie informacje w toku postępowania ustalimy, to bardzo często biegły psycholog jest w stanie nam powiedzieć, jakie cechy miał sprawca, który takiego zachowania się dopuścił. Inna rzecz to jest podpis. Mówi się często o podpisach, o wizytówkach, które sprawcy pozostawiają na miejscu zdarzenia. Te wizytówki to oczywiście nie takie karty biznesowe, które wymieniamy, ale to zachowanie sprawcy, które nie jest bezpośrednio związane z samym procesem zabijania, a jest czymś, do czego jego psychika go zmusza. Nawet jeżeli jest świadomy, że pozostawianie takiego podpisu jest czymś niebezpiecznym. Chodzi mi po głowie znowu przykład, ale ponieważ sprawa nie jest zakończona, to tego przykładu nie podam. Podam inny. Zdarzało się chociażby, że jeden ze sprawców zabójstw seryjnych wiązał swoim ofiarom kokardy na szyi z ich pończoch. Czyli coś, co jest kompletnie niezwiązane z samym czynem przestępnym, a jest czymś, co dla sprawcy coś symbolizuje. Takim podpisem bywa na przykład ułożenie zwłok w konkretnej pozie. Bardzo często to są pozy prowokujące, to są pozy wyuzdane i sprawca w ten sposób na przykład wyraża pogardę dla ofiary. W ten sposób też pokazuje, jaki był motyw jego przestępstwa. Zadośćuczynienie, jeszcze dosłownie dwa słowa o tym. Ono zdarza się zdecydowanie częściej niż podpis. Zadośćuczynienie widzimy wtedy, kiedy sprawca chociażby przebiera ofiarę, traktuje zwłoki z szacunkiem. Nie przebiera ofiarę po to, żeby ukryć, że doszło do zabójstwa, ale przebiera ofiarę po to, żeby wyglądała dobrze. Przebiera ją w jakiejś rzeczy, które są rzeczami ładnymi, chce, żeby ona dobrze wyglądała. Albo, dosyć charakterystyczne i też często w przypadku zabójstw spotykane, pozostawienie przy ofierze
kanapki, szklanki mleka. Jeżeli psycholog o takich rzeczach wie, że na przykład kanapka została znaleziona przy zwłokach, bardzo często wskazuje, to była osoba, która znała ofiarę, bo to jest taki rodzaj przeproszenia ofiary. Też bardzo ciekawa sprawa polska, znaleziono zwłoki młodej kobiety na wiejskiej drodze. Kobieta przebrana w jasną sukienkę, w ładną jasną sukienkę, to była jej sukienka. No i oczywiście w pierwszej kolejności podejrzewano domowników, skoro to była sukienka, w którą ona na pewno została przebrana, na pewno nie w tej sukience została pozbawiona życia. Co więcej, ta ofiara miała złożone dłonie modlitewnie i pierwszym podejrzanym był mąż ofiary, natomiast on miał alibi, które policja dosyć pobieżnie sprawdziła, ale sprawdziła je. Potem jako właśnie ostatnią deskę ratunku powołano biegłego psychologa, który po zapoznaniu się z aktami sprawy powiedział, prawdopodobnie to jest osoba bardzo bliska ofierze, właśnie ze względu na takie, a nie inne potraktowanie zwłok po śmierci. Wtedy policja wróciła do podejrzanego, którym wcześniej był mąż i sprawdziła alibi nieco dokładniej. Okazało się, że jest to alibi sfabrykowane. Natomiast sprawa właściwie już była szykowana do tego, żeby ją umorzyć z powodu niewykrycia sprawcy. No i trzeci filar, wykorzystanie modus operandi przy budowie dowodu poszlakowego. Dowód poszlakowy, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, co prezentujemy przed sądem. To jest coś, na czym sąd opiera się wyrokując. A ja mówiłam, że modus operandi ma w głównej mierze znaczenie wykrywcze. Dlaczego? Dlatego, że sama wiedza o sposobie działania sprawcy nie jest dostatecznym dowodem na to, żeby skierować akt oskarżenia do sądu. I znowu, jeżeli pozwolą mi Państwo na przykład, sprawa, która akurat nie dotyczyła zabójstw, a dotyczyła zgwałceń, warszawska sprawa, sprawca, który gwałcił dziewczynki, kilkunastoletnie, zachowując się zawsze w ten sam bardzo charakterystyczny sposób, poddawał się za pracownika gazowni, wchodził do mieszkania, nawet wtedy, kiedy dziewczynki były przez rodziców uczone, że nie wpuszcza się obcych do domu, wpuszczały człowieka, który mówił, że w mieszkaniu ulatnia się gaz, często dzwoniąc do mamy czy taty i prosząc o takie pozwolenie i rodzice zgadzali się na to, żeby w tej wyjątkowej sytuacji ktoś obcy wszedł do domu. Ten mężczyzna zawsze prosił dziewczynki o to, żeby podeszły do kuchenki gazowej, razem z nim próbował manipulować z tyłu kuchenki, mówił, że jego dłoń jest zbyt gruba, prosił dziewczynkę o to, żeby ona tam ręką sięgnęła i kiedy ona to robiła, on ją od tyłu atakował, dochodziło do zgwałcenia. I co było problemem w tej sprawie? To była seria zgwałceń, pewnie już kilkanaście lat temu. Problemem było to, że część rodziców nie zdecydowała się w ogóle na zawiadomienie policji, z uwagi na dobro dziecka. Nie chcieli, żeby dzieci przeżywały ponownie to wszystko, co się wydarzyło, opowiadając o tym, składając zeznania. Część rodziców decydowała się na to za późno, wtedy, kiedy już na przykład nie można było zabezpieczyć śladów biologicznych. I w niektórych sprawach dziewczynki nie były w stanie, były w takim szoku, że nie były w stanie w czasie okazania, wtedy, kiedy ten mężczyzna został już ujęty, rozpoznać sprawcy. I jedynym dowodem łączącym te wszystkie sprawy i obciążającym tego mężczyznę w dwóch czy trzech przypadkach był identyczny sposób działania. Prokurator zdecydował się skierować akt oskarżenia, mając nadzieję, że ten mężczyzna przed sądem po prostu się przyzna i to będzie coś, co pozwoli na skazanie go w tych wszystkich przypadkach. Mężczyzna do końca się nie przyznał. I jeżeli chodzi o te trzy sprawy, w których jedynym dowodem był identyczny, naprawdę identyczny sposób działania, sąd uniewinnił oskarżonego, uznając, że sam sposób działania, nawet jeżeli jest tak bardzo charakterystyczny, nawet jeżeli te wszystkie elementy się zgadzają, nie jest wystarczający, żeby uznać, że wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane, chociażby ten mężczyzna mógł komuś opowiedzieć o tym, co robi i mieć naśladowcę, kogoś, kto kopiuje jego zachowania. Więc wykorzystujemy modus operandi jako jedną z poszlak, która może wzmacniać łańcuch innych poszlak, natomiast sam w sobie identyczny sposób działania sprawcy nie stanowi
wystarczającego dowodu, żeby można było na nim oprzeć wyrok skazujący. O podpisie już powiedziałam wcześniej, ale jeszcze już zupełnie widzieli Państwo ostatni slajd, więc kończąc, jedna sprawa. Bardzo, tak jak powiedziałam wcześniej, często lekceważymy to, że problem zabójstw czy zabójstw wielokrotnych w Polsce jest problemem marginalnym, tak uważamy. Są takie przypadki, o których czasami możemy przeczytać w prasie, kiedy zachowanie sprawcy, jego sposób działania wskazuje na to, że jest on kandydatem na zabójcę wielokrotnego. Jeżeli przypomną sobie Państwo taką sprawę sprzed kilkunastu lat, sprawę, która nosiła kryptonim Skóra i dotyczyła zaginięcia jednej z studentki jednej z krakowskich uczelni, której szczątki znaleziono jakiś czas po jej zaginięciu, to jest przykład sprawy, w której od razu prowadzący postępowanie zakładali, że sprawca może być sprawcą seryjnym. Znaleziono szczątki w postaci wyprawionej skóry tej studentki, która została wrzucona do Wisły, skóra została wrzucona do Wisły, wplątała się w turbinę łodzi i makabryczne odkrycie zostało poddane oględzinom. Okazało się, że rzeczywiście nawet były takie komentarze, ja akt tej sprawy nie znam, ale komentarze prasowe były takie, że być może sprawca nawet taką wyprawioną skórę na swoim ciele nosił. To jest bardzo typowe zachowanie, świadczące o tym, że nie doszło do takiego incydentalnego zabójstwa sytuacyjnego, o którym mówiliśmy wcześniej, ale to jest sprawca, który z dokonywania tego rodzaju przestępstw po prostu czerpie jakąś satysfakcję. Czasami to jest satysfakcja seksualna. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.